Cześć, dzień dobry. Dzisiaj o obowiązkowym wyposażeniu jachtu, jakim jest apteczka pierwszej pomocy. Jest ze mną Krzysztof Porada. Krzysiek jest ratownikiem medycznym, także mamy tutaj fachowca. Apteczka jest obowiązkowym wyposażeniem. Taką apteczkę mamy na pokładzie naszego housebołcika. Krzysztof, otwórz, powiedz, ale tak uczciwie, co ty o niej myślisz? Uczciwie. Witam wszystkich. Uczciwie, no obowiązkowe wyposażenie jest jako apteczka, zgodna tam z polskimi normami, z europejskimi normami. Tu zresztą jest numer napisany, taka sama apteczka jest w samochodach. Ja to zawsze twierdzę o tej apteczce, że ona jest po to, żeby była na kontrolę drogową, czy na kontrolę, jak ktoś wejdzie na łódkę. Ale zobaczymy, co ona ma tutaj w środku. No wiadomo, jeżeli chodzi o apteczkę, ona ma wszystko zgodnie to, co jest wpisane, czyli bandaże, to jest ładnie tak popakowane. Mamy bandaże, mamy plaster bez opatrunku, mamy nawet maseczkę, powyciągamy to pokojnie. Potem to sobie mamy bandaże różnej wielkości, mamy plaster bez owiki, mamy gazę jałową, akurat tutaj mamy 10x10, czyli małe plastry. Mamy tutaj chustę trójkątną, którą możemy też zrobić opatrunek albo unieruchomić kończynę. Mamy koc ratunkowy, tak zwane złotko słynne nasze, które się bardzo często przydaje w wielu przypadkach. No, maseczkę chirurgiczną też się zawsze może przydać. Zawsze ten sprzęt można wykorzystać. Jak ktoś zębów nie myje, to zapadamy, o właśnie. Żeby ten... Dokładnie, jak ktoś nie kupił pasty do zębów. Tutaj mamy rękawiczki jednorazowe. Mamy jeszcze tutaj różnego rodzaju bandaże. Dużo tego, dużo. Tu byśmy mumię z tego zrobili. O, jest jeszcze gaza, bandaż. Tu pewnie mamy jakieś małe plasterki. Tak, plasterki, jak się skaleczymy. No i podstawa to nożyczki, tak? No i oczywiście mamy instrukcję pierwszej pomocy, której tutaj mamy numery alarmowe. Podstawowe informacje o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które tutaj są wypisane. I podstawowe informacje w przypadku krwotoków, rany, krwotoki, złamania. Co ja o tej apteczce sądzę? Dla mnie trochę mało tego jest, bo tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, to jest apteczka zgodna z przepisami, musi być i tyle, czyli dla przepisów. Dla mnie apteczka powinna być trochę rozbudowana, a nawet dopasowana dla siebie indywidualnie. Więc ja bym tu jeszcze apteczkę druga rzecz, kwestia jest też, jakiej jakości są te bandaże, bo te bandaże też nie do końca mogą fajnie ściągać opatrunki albo też zabezpieczać rany. Dlatego ja zawsze taką swoją apteczkę robię na swój sposób i też mogę wykorzystać takie opakowanie po innej apteczce, w której ja zawsze podstawowe jest, że musimy mieć coś do zabezpieczenia ran, krwotoków i złamań. Więc takimi podstawowymi rzeczami mam przygotowane. Ja zawsze sobie większą ilość gazy, tak, jałowej, różnych rozmiarów, różnej wielkości, bo nigdy nie wiemy, jakiej wielkości nam będzie potrzebna. To jest jedna rzecz, gaza. Do tego mam różne rodzaje bandaży elastycznych po to, żebyśmy mogli zabandażować kończynę, czy zabandażować ranę, czy przytrzymać złamaną kończynę. To mamy bandaże kilka rozmiarów. Chodzi o ten rozmiar, to chodzi o długość, tak? Węższy, szerszy, bo wiadomo, jeżeli będziemy bandażować rękę, będzie potrzebny węższy, jeżeli coś na nodze, to będzie potrzebny szerszy. Do tego zawsze też jeszcze dokładam, ale nie jeden koc ratunkowy, tylko zawsze kilka. I najlepiej by było, jakby jak pływamy takim statkiem, jak nas jest 4 czy 5, to żeby każdy na każdą osobę była taki jeden koc ratunkowy. Bo nawet jeżeli faktycznie nas złapie jakiś deszcz na wodzie, to żeby zadbać o własną ciepłotę ciała, jeżeli nie mamy czegoś innego do rozgrzania. I nie mówimy tu o napojach wysokoprocentowych, tak? Absolutnie nie do rozgrzewania. Dokładnie. Owika, bandaż bez opatrunku, bardzo fajna rzecz, bardzo w wielu rzeczach się przydaje. Chusta trójkątna, która służy do unieruchomienia kończyny, do podtrzymania, ale też równie dobrze może służyć do zabezpieczenia ran.
Rękawiczki jednorazowe. Ja zawsze preferuję, żeby było to jasne, nie żadne czarne, dlatego że jak zabezpieczamy czy zabezpieczamy ranę, to przynajmniej widzimy, że jest krew na tych rękawiczkach, a na czarnych nie będzie widać, tak? Ale tutaj ten, wejdę ci w słowo, bo powinieneś być ze mnie dumny, bo zobacz, kurde, czego ja się nauczyłem. Ja zawsze, to nie jest, że do filmu, ale zawsze w kieszeni mam. Zawsze. Te rękawiczki tak naprawdę, ja powiem tak, w aptece powinno być kilka par, ale tak naprawdę kupić jedno pudełko, wrzucić na łódkę, wrzucić do samochodu, bo nawet jeżeli mamy coś w samochodzie do zrobienia, jesteśmy w stanie od razu je założyć, szybko mamy czyste ręce. Nożyczki podstawa. Dobre nożyczki i co jest ważne przy nożyczkach, żeby był miał tu zaokrąglony koniec, bo jak będziemy rozcinać ubranie, to chodzi o to, żeby kogoś nie zaciąć. Kolejną rzecz taką dodatkową, którą ja sobie dorzucam do apteczki, to jest Octanisep, po to, żeby zdezynfekować rankę, po to do oczyszczenia, tak, psiknąć, żeby tam żadne zakażenie się nie wdało. Z mały pojemniczek wystarczy. I plasterki. Jedną plasterki, tak? Bo najczęściej to się skaleczymy gdzieś w palec. Ja mam tu takie ładne z rybkami, żółwikami, bo to podobno daje plus 10 do leczenia. Zwłaszcza u dzieci. Zwłaszcza u dzieci, tak. Mamy o tym wiedzą. Plasterki różnej rodzaju. Można po prostu kupić takie opakowanie jedno, w którym jest ileś plastrów i będziemy mieli. Bo to najczęściej coś się tu skaleczy, czy jak cumujemy, zawsze do czegoś dojdzie. Kolejną rzeczą taką dodatkową to jest aquagel. To jest opatrunek na oparzenia. One są różnej wielkości. Ja akurat mam taki mały. Warto go mieć. On ma bardzo długi termin ważności. Nie kosztuje dużo, a wystarczy, że gdzieś się oparzymy przy gotowaniu czy coś przy silniku będziemy nawet coś tam próbować zrobić. Oparzymy się, taki aquagel założymy i nie będziemy mieli problemu z oparzeniem, tak, z tą raną po oparzeniu. No i jeszcze jedna rzecz taka dodatkowa, to już jest indywidualnie, ale podstawa niezbędna, leki przeciwbólowe, tak, bo będąc gdzieś tam na jeziorze może nas zacząć głowa boleć, tak, albo i żeby zadziałać przeciwbólowo musimy mieć jakieś leki. Oczywiście za czym te leki kupimy, to należy się skonsultować z lekarzem, czy te leki przeciwbólowe, które będziemy zażywać, nie będą miały interakcji z lekami, które zażywamy aktualnie, bo możemy chorować na jakieś choroby układu krążenia i one mogą mieć interakcję, więc zawsze skonsultować to z lekarzem. I kolejna cenna rzecz, jeżeli faktycznie pływamy z kimś, kto ma jest uczulony na urządlenia, na owady i może wpaść w wstrząs anafilaktyczny, to dodatkowo, żeby miał właśnie przepisaną przez lekarza adrenalinę. Cześć, dzień dobry. Kapitana też, żeby zapłacić. Wiesz co, kapitana tam w tamtym budynku. O tamtym, tak? Tak, jest napisane kapitana. Dobra, znajdę sobie. Więc adrenalina i też dodatkowe leki, które normalnie zażywamy i w sytuacji zaostrzenia choroby też, żebyśmy mieli. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o grupę ratownictwa na mazurskich jeziorach, jeżeli to mamy tutaj karetkę, która normalnie, karetka systemowa, tylko tyle, że pływająca działa od czerwca, działają tak samo jak ambulanse na kołach, no i mamy też chłopaków z MOPR-u, którzy też tej pomocy udzielają, ale za czym oczywiście oni dopłyną, no to muszą, my musimy zareagować odpowiednio, więc dla mnie to jest taka podstawa. Oczywiście każdy jak chce, to sobie tą apteczkę rozbuduje po swojemu w miarę potrzeb i w miarę swojego doświadczenia. Ja myślę, że opis, że tak powiem, co tutaj fajnie wymieniałeś, będzie w opisie filmu, żeby sobie każdy mógł zobaczyć i skompletować też swoją, to ta apteczka się przyda nie tylko na łódce, tylko w samochodzie, w domu, gdziekolwiek, ale też myślę, że można by zachęcić wszystkich do regularnego brania udziału w kursach pierwszej pomocy, bo to generalnie chyba trochę w Polsce leży i kwiczy, co? No ludzie się coraz więcej za to biorą, natomiast no był w pewnym momencie wzrost, teraz trochę spadek i to tak, jak ktoś pomyśli, żeby warto było wziąć udział w tym kursie, to weźmie udział, ale to wszystko, to jest podejście indywidualne, tak? To jest tak samo jak z kursem
na ster motornika, tak? Albo się przyłoży, albo się nie przyłoży, albo będzie dobrym sternikiem, albo nie będzie dobrym sternikiem. I to jest tak samo, tak? Są ludzie, którzy chcą się nauczyć i zadają dużo pytań, niektórzy po prostu odbębniają, bo muszą mieć papierek, bo tego wymaga zakład pracy na przykład, nie? I takiego podejścia nie powinno być. Mm-hmm. Krzysiek, nie to powiedziałem, jest również motorowodniakiem, jest sternikiem motorowodnym, więc myślę, że tutaj wkręcił się w to pływanie, więc myślę, że wykorzystamy go i może powstanie seria filmów Pierwsza pomoc na jachcie, jak właśnie tego używać. No, zaczęliśmy od apteczki, a też trzeba wiedzieć, jak to wszystko dokładnie użyć. Będziemy powoli takie dasz krótkie... Się namówić? Ponegocjujemy. Myślałem, że cię przed kamerą przycisnę do wiążącej odpowiedzi, no ale trudno, będę negocjował. Ja wiem, że to nie są tanie rzeczy. Będą negocjacje. Dobra, Krzysztof, bardzo ci dziękujemy. Również miło mi. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze odcinki. Do zobaczenia na wodzie. Cześć. Do zobaczenia.